Witam serdecznie, Adrian Błyszyński, miło Cię widzieć po raz kolejny na gali Babilon. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, witam Ciebie. Dzisiaj ogłoszono Twoją walkę z Filipem Tomczakiem, no i myślę, że to jest taki chyba naturalna kolej rzeczy, że Ty będziesz właśnie z Filipem się mierzył. Tak jest, Filip zasłużył na tą walkę, myślę. Ja dziękuję również za szansę dania mi zawalczenia o moje marzenia. No i widzimy się z Tomkiem 24 listopada. Powiedz, bo po walce, po ostatniej Twojej walce, po tych kontrowersjach gdzieś tam, po przepychankach, widzę, że te klimaty poznańskie cały czas się Ciebie trzymają. Tak, tak. Kolejna walka z chłopakiem z Poznania, ale inny klub. No tak, inny klub, ale jednak gdzieś tam klimat poznański. Tak jest. No tak wyszło. Co, mierzymy się. Adrian, jak spędziłeś teraz ten czas, bo to już jest dobry kilka miesięcy i co udało się w międzyczasie zrobić, poprawić, jak wyglądały teraz przygotowania do pojedynku? Jeszcze co prawda miesiąc, dobrze ponad miesiąc został, także półtora miesiąca, więc tak naprawdę chyba jeszcze ten taki okres najcięższej pracy przed Tobą. Tak, ten okres najcięższej pracy przede mną, ale nie ukrywam, że bardzo ciężko przepracowałem teraz 5 tygodni. Nawet byłem na wakacjach i tam też robiłem ciężkie treningi, troszkę w innym klimacie, ciężko się oddychało, ale to nie mogło być laba, leżenie, zwiedzanie, tylko codziennie jeden albo dwa treningi robiłem, tak więc wakacje obozowe. Widziałem Cię nawet na gali Freak Fightowej, więc tak naprawdę też cały czas starasz się zaznaczyć chyba swoją obecność przy wydarzeniach, które są medialne. Nie jesteś z tych zawodników, który unika kamery i jak to mówi, tylko w oktagonie pokaże, na co mnie stać. Tak, tak, wiesz co, przepraszam bardzo, bo telefon mi dzwoni. Tak jest, kurde, wybiłem się troszeczkę z rytmu. Pytam o pobyt na Freak Fightowej. Tak, wiesz co, tam walczył Andrzej Fonfara, którego serdecznie pozdrawiam. Byłem tam też u niego na obozie do ostatniej walki, bardzo fajny facet. I pojechałem tak naprawdę obejrzeć jego walkę, a przy okazji zobaczyć, jak to wygląda. No i nie ukrywam, że również na jednej z takich gal Freak Fightowych chciałbym się znaleźć. Oprawa, zainteresowanie młodych ludzi, znacznie młodszy elektorat, to jest, co jest takim motywem, żeby właśnie wziąć udział w takim przedsięwzięciu? Wiesz co, no wydaje mi się, że niektórzy boją się o tym mówić, no ale chodzi o pieniądze, na pewno tam płacą 2-3 razy lepiej jak na galach sportowych, co jest takie dosyć dziwne. Wiesz co mi się nie podobało tam, bo z tego co mi się podoba, no to wiadome, wypłaty, a nie podoba mi się to, że ta gala bardzo długo trwa, nie jest to czas telewizyjny i oni tak naprawdę strasznie długo to prowadzą, są długie przerwy między walkami i było troszeczkę nudno. Ale walka Andrzeja Fonfary nie była długa i nie była nudna. No nie była nudna, nie można było mrugać i nawet tam dostał jeden cios, na szczęście odwrócił kartę i wygrał z Marcinem, z którym rzadko kto przegrywa. Jak widzę, ten sojusz Legia kontra Sosnowiec cały czas mocny. Tak, tak. Jeszcze Andrzej jest bardzo fajnym gościem, jak już mówiłem, tak więc no, bardzo mu kibicowałem. Spędziliśmy trochę chwil, potarczowaliśmy, nawet sparowałem z mistrzem świata, tak więc bardzo fajny czas. No i co, lecimy dalej. Ty też się z boksu wywodzisz, jak to w ogóle taki sparring wyglądał? Tak, wiesz co, mam nawet nagrania, może będzie okazja, żebym Ci pokazał. Bardzo chętnie. No naprawdę fajnie, wiadomo, że Andrzej nie jest teraz w jakiejś super formie, no bo trochę już lat nie boksował, ale dryg do boksu ma i powymienialiśmy się na pewno fajnymi kombinacjami. Jeśli chodzi o Filipa Tomczaka, jak Ty go oceniasz? Wiesz co, nie oceniam. No widziałem jego walki, wiem jak walczy, wiem jak ja chcę tą walkę rozstrzygnąć i zrobię wszystko, żeby to wszystko Wam pokazać i żeby zdobyć w końcu ten pas.
Ty się nie zastanawiałeś, żeby jednak wrócić do kategorii półśredniej, bo wiele osób mówi, że jednak tamci faceci jeszcze mocniejsi, zbici tacy, powiedzmy, solidni i mają dużo kilogramów do zbijania, więc tak naprawdę ty chyba nie masz aż tak wielu kilogramów do kategorii 84. Wiesz co, teraz cały ten okres tak naprawdę około 5-miesięczny, już myślałem o tym powrocie i czekałem po prostu na przeciwnika i na walkę, jaką będę miał toczoną, akurat tak wyszło, ale postawiłem na siłę, robiłem dużo siły, chłopaki z sali mówią, że naprawdę są rezultaty i no już doszedłem do takiej wagi 93 kg z rana, gdzie wieczorem 95-96 nawet ważyłem. Więc już no, dużo chłopaków właśnie zbija z takiej wagi no i dobrze się czuję, nabierając tej siły, teraz troszkę straciłem kilogramów i siła została, tak więc wszystko tak jak ma być chyba. A mobilność, to wszystko gdzieś przy tych kilogramach, ona nie spada, jak ty czujesz? Wiesz co, początek jak robiłem tą siłę, początek jak robiłem tą siłę, no to czułem, że jestem troszkę wolniejszy, ale teraz jak już te kilogramy powolutku zaczynają schodzić, jak robię te ćwiczenia, coraz więcej ćwiczeń dynamicznych, no to czuję petardę i moi sparring partnerzy również to odczuwają, więc jest tak jak ma być. Jest półtora miesiąca do gali, gdzie będziesz ewentualnie robił te przygotowania i z kim, bo do tej pory oczywiście Marcin Held, też Tomek Jakubiec, to towarzystwo, czy jeszcze gdzieś zamierzasz coś dodatkowo dołożyć tutaj w tym półtora miesięcznym cyklu? Wiesz co, mamy fajny skład, wymieniają nam się chłopaki na Bastionie Tychy, mamy swoje techniczki, które szkolimy na okrągło. No, Marcin Held na pewno zabierzemy na jakieś 2-3 sparingi gdzieś w Polskę, tak więc wydaje mi się, że to spokojnie wystarczy, a resztę będę przepracowywał u siebie w klubie, w sportowym Zagłębiu. Pozdrawiam serdecznie chłopaków i w Bastionie Tychy również pozdrawiam. Dzisiaj na któryś pojedynek szczególnie tutaj czekałeś? Na Babilon 40, jubileuszowa gala w Wieliczce, dobra atmosfera jak widać tutaj. Wiesz co, nie ma nikogo dzisiaj w mojej wadze, więc tak naprawdę nie ma jakiegoś takiego super pojedynku, na który czekam, ale no wiadomo, chcę zobaczyć walkę o pas, zobaczyć jak to wygląda z boczku na półtorej miesiąca do mojej walki i zobaczyć jak się zawodnicy zachowują, to zawsze jest wiadomo jakieś przeżycie, to nie jest zwykłe wyjście do walki, tylko walka o najwyższe laury. Z Piotrem Wawrzyniakiem jeszcze gdzieś tutaj, gdzieś wiem, że na pewno jesteś takim zawodnikiem, który bardzo chciałby się zrewanżować. Jest rozmowa, czy Piotrek pozostaje w organizacji? Jak w tej chwili to wygląda? Nie, no wiesz co, wszystko zostawiam mojemu menadżerowi Krzysztofowi Guralczykowi. Na razie nie ma rozmów żadnych takich. Na razie są rozmowy tutaj na ten temat, na temat tej walki. Nie wybiegamy w przyszłość. Zobaczymy, co się dalej potoczy. No i tyle chyba. To co, czekamy w takim razie na twój pojedynek z Filipem Tomczakiem. Mam nadzieję, że będzie to dobra walka. No i później ewentualnie któryś z was przystąpi do walki o pas, bo chyba innej opcji nie ma. No tak, tylko że wiesz, już ten pas będzie tymczasowy, ale... No tak, ale mówię ten główny, cały czas mówię o tym. No, ale zobaczymy. Wiesz co, tak jak mówię, zostawiamy to Krzysztofowi, bo jeżeli Wawrzyniak nie wróci do federacji, no to ja będę miał ten pas, no to ja jestem jego posiadaczem. No, ale zobaczymy jak to będzie. Na razie nie wybiegajmy w przyszłość, zajmijmy się walką z Filipem. W takim razie czekamy, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie.